cztery oczy. Poranna rozmowa Radia Opole. Dzień dobry, panie dyrektorze. Witam państwa, witam pana redaktora. Panie dyrektorze, z punktu widzenia pacjenta, co się zmieniło z chwilą zawarcia ugody pomiędzy ministrem zdrowia a lekarzami zgrupowanymi wokół porozumienia zielonogórskiego, jeśli chodzi o dostępność do opieki zdrowotnej? Gabinety są lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej są otwarte. Oczywiście realizują zadania związane z pakietem onkologicznym, między innymi, tak? A przypomnę, że jeżeli chodzi o pakiet onkologiczny, tym podstawowym elementem jest lekarz rodzinny, który podejrzewając nowotwór, wystawia pacjentowi zieloną kartę po wykonaniu odpowiednich badań i pacjent z tą zieloną kartą jest kierowany do ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, a tam lekarze specjaliści mają 9 tygodni na dokonanie pełnej diagnostyki i skierowanie pacjenta do leczenia, z reguły leczenia szpitalnego. Tam z kolei lekarze w różnych specjalności, między innymi onkolog, chirurg, radioterapeuta w postaci konsylium określają charakter leczenia oraz dalsze tryby postępowania. W skład takiego konsylium również wchodzi koordynator, którego zadaniem jest przeprowadzenie pacjenta przez wszystkie etapy leczenia tak, żeby nie czuł się zagubiony. Także ten pierwszy element postaci lekarza rodzinnego już działa. Czyli możemy liczyć, tak patrząc na to od strony technicznej, że kiedy przyjdziemy na przykład z bólem głowy czy z podejrzeniem grypy, to tak niejako przy okazji będziemy uważniej obserwowani na okoliczność właśnie podejrzenia pojawienia się nowotworu. Czy to będzie taka uważniejsza obserwacja przy okazji każdej wizyty? Panie redaktorze, taka obserwacja u lekarzy rodzinnych istnieje zawsze. Jest tylko kwestia odpowiedniego skierowania na odpowiednio szybsze tory, bo lekarze rodzinni zawsze obserwowali pacjentów pod kątem różnych schorzeń, między innymi schorzeń nowotworowych. To będą te same przychodnie, ci sami lekarze pierwszego kontaktu. Tak jest. Pod tym względem nic się nie zmienia. Nic się nie zmienia. Oczywiście też powstają nowe przychodnie. Rejestruje się już kilka, zarejestrowało się kilka nowych przychodni lekarzy rodzinnych. To chyba dobrze. Oczywiście tak. Bierzemy pod uwagę to, że na Opolszczyźnie, jako w województwie, którym nie ma uczelni medycznej, Akademii Medycznej, liczba lekarzy jest mniejsza niż w innych województwach. W związku z tym ściągnięcie z innych województw lekarzy do naszego jest jak najbardziej korzystne i z całą pewnością zwiększy dostępność dla pacjenta. A ma pan takie sygnały, w jakim stanie wyszło to środowisko lekarskie po konflikcie z ministrem zdrowia? No bo część wyłamała się z protestu, część lekarzy podpisała umowy z państwem, z Narodowym Funduszem Zdrowia, część wytrwała do końca z zamkniętymi gabinetami. Czy to w jakiś sposób zakłóci normalną pracę tej podstawowej opieki zdrowotnej w naszym regionie? Panie redaktorze, ci lekarze, którzy nie zamknęli gabinetów, oni przejęli też funkcje czy zadania tych lekarzy, którzy protestowali. Za to trzeba im bardzo serdecznie podziękować, bo przyjmowali znacznie większą liczbę pacjentów. Ale chciałbym tu również wspomnieć o tym, że to nie tylko lekarze mieli więcej pracy, to również służby wojewody, służby marszałka, to również starostowie, samorządy, które organizowały dojazdy do czynnych gabinetów. I to również pracownicy Narodowego Funduszu Zdrowia, którzy pracowali praktycznie całą dobę i informowali zarówno pacjentów o tym, gdzie mogą się leczyć, gdzie mogą uzyskać poradę, ale też dla świadczeniodawców, w jaki sposób i gdzie można udzielać świadczeń. Ci lekarze, którzy nie zamknęli swoich gabinetów po 1 stycznia, zostaną w jakiś sposób szczególnie wynagrodzeni? Mają zawarte porozumienia i za każdego pacjenta
którego przyjęli dodatkowo, będą mieli osobno zapłacone stawką po 45 zł za pacjenta. Jak długo będzie obowiązywało to porozumienie, które teraz lekarze zawarli z ministrem zdrowia? No to nie do mnie jest raczej pytanie, ale mam nadzieję, że porozumienie jak na razie jest realizowane, będzie realizowane do końca. A co się będzie działo z końcem roku? Będzie powtórka? Mam nadzieję, że nie, bo wydaje mi się, że zarówno lekarze są zadowoleni z osiągniętych rezultatów, a poza tym proszę pamiętać, że każdy taki protest jest bardzo, bardzo uciążliwy dla pacjentów. Wydaje się, że można prowadzić protesty, można prowadzić rozmowy, ale bez takiej uciążliwości dla pacjentów. Jednym z zarzutów lekarzy było to, że za późno rozpoczęto z nimi negocjacje. To w tym roku będzie ten proces zacznie się trochę wcześniej? Ja myślę, że on trwa cały czas. A czy pieniędzy w systemie jest więcej? Panie odczuwalnie więcej? Pieniędzy, to zależy. Bo stawka kapitacyjna wzrosła. Stawka kapitacyjna wzrosła. Ale tak patrząc okiem laika, symbolicznie wzrosła. To nie jest symbolicznie. To jest mniej więcej, proszę zwrócić uwagę, stawka 96 zł za pacjenta rocznie, a 140, ponad 140 zł w tej chwili. No proszę popatrzeć, jaki to jest wzrost. Tak, oczywiście, on musi pokryć też koszt badań. Natomiast ja chciałbym jeszcze bardzo wyraźnie podkreślić, że Opolszczyzna, czy oddział opolski Narodowego Funduszu Zdrowia ma niższy plan finansowy w tym roku niż w ubiegłym. A to wynika, krótko mówiąc, z mniejszej liczby ubezpieczonych w tym roku niż było w roku ubiegłym, gdzie elektroniczna weryfikacja ubezpieczeń stwierdziła, że mamy ubezpieczonych dobrze ponad 100 tysięcy mniej. A więc te środki, które otrzymujemy w tej chwili, one są adekwatne do rzeczywistej liczby ubezpieczonych. Wspomniał pan o badaniach, o tych badaniach, na które lekarze rodzinni mają nas wysyłać w przypadku pojawienia się podejrzenia, że może być coś nie w porządku. Jakie to są badania? Jest 6 badań, ja w tej chwili nie będę wymieniał, to nie ma sensu, bo to są badania specjalistyczne. Natomiast oczywiście lekarze, opłata za te badania mieści się, krótko mówiąc, czy koszty tych badań mieszczą się we wzroście stawki kapitacyjnej. Również w tej stawce kapitacyjnej zwiększonej mieści się część środków przeznaczonych na pacjentów, którzy trafią do, zamiast do okulisty i dermatologa, trafią do lekarzy. No właśnie, bo to jest jeszcze jedna rodzinnych. Z ważnych zmian. To jest bardzo ważna zmiana, tak? Wchodzą skierowania do okulisty i dermatologa, natomiast z wyliczeń, które po kilku latach Narodowy Fundusz Zdrowia wykonał, wychodzi, że około 60-70% tych porad to były porady proste, dotyczące na przykład zapalenia spojówek, i z takimi skorzeniami spokojnie lekarz rodzinny sobie zawsze radził i poradzi. Nie ma potrzeby kierowania do specjalistów. Oczywiście część środków właśnie z tej stawki kapitacyjnej jest przeznaczona również na tych pacjentów. Ale to nie będzie, panie dyrektorze, tak, że zmaleją i owszem kolejki u specjalistów, ale za to zwiększą się u lekarzy rodzinnych? Myślę, że nie. Proszę też pamiętać, że oprócz pakietu onkologicznego, oprócz wynegocjowanego porozumienia między Ministerstwem Zdrowia a lekarzami POZ-u, pakiet onkologiczny, również wchodzi pakiet kolejkowy. Pakiet kolejkowy dotyczy ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, a w którym to pakiecie mamy po pierwsze lepszą sprawozdawczość, mamy infolinię, która informuje pacjentów o pierwszym wolnym terminie, tak, o liczbie oczekujących pacjentów, o średnim czasie oczekiwania, a także pacjent dzwoniąc na tą infolinię może się dowiedzieć, gdzie uzyska poradę najszybciej, ale również jest aspekt finansowy, a mianowicie za każdego pacjenta
tak zwanego pierwszorazowego, pojawiających po raz pierwszy, głównie z kolejki, lekarz będzie miał płacone więcej. Mhm. Czy wizyta u specjalisty z punktu widzenia Narodowego Funduszu Zdrowia jest droższa niż wizyta u lekarza pierwszego kontaktu? O, to trudno tak określać, dlatego że są zupełnie inne systemy płatności. A tutaj w zakresie lekarza rodzinnego mamy tak zwaną stawkę kapitacyjną, czyli tak jak wszyscy i pan redaktor również jesteśmy zapisani do lekarza rodzinnego, a to bez względu na to, czy chorujemy, czy nie, a lekarz rodzinny za nas otrzymuje te 140 zł rocznie. I z tych pieniędzy opłacane są badania tych, którzy tego potrzebują. Czyli podsumowując, z punktu widzenia pacjenta, ten system będzie działał sprawniej, czy on będzie po prostu tylko tańszy? Nie, będzie działał na pewno sprawniej, a na pewno będzie też i lepsze wykorzystanie środków. Dziękuję bardzo. Moimi Państwa gościem był dzisiaj pan Tomasz Ucher, dyrektor Opolskiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia. Dziękuję bardzo.